Piłkarskich emocji nie brakuje także w rozgrywkach na niższym poziomie. W 28. kolejce drugiej ligi Grupy Wschodniej najbardziej interesowały nas derby Mazowsza w Nowym Dworze Mazowieckim. Miejscowy Świt, któremu tylko piłkarski cud może uratować ligowy byt, niespodziewanie pokonał Pogoń Siedlce 1-0. Gola na wagę zwycięstwa zdobył Łukasz Sosnowski. Więcej walki może niż finezji gry w piłkę, ale proszę Państwa, tak się gra o utrzymanie. Po raz kolejny zawiodła koncentracja, straciliśmy bramkę w ostatnim fragmencie gry. W Pruszkowie Znicz przegrał z Pelikanem Łowicz 1-3. Rolę gospodarzy w pełni wykorzystali natomiast piłkarze Wisły Płock. Nawciarze wygrali ze Stalą Stalowa Wola 2-0 po golach Tomasza Grudnia i wiecznego rezerwowego Łukasza Sykulskiego. Ktoś może zapytać, dlaczego nie grał wcześniej? No dlatego, że tak to oceniam. Wydaje mi się, że jesteśmy liderem i moje decyzje się bronią. Bez goli w Radomiu. W debiucie na ławce trenerskiej Janusza Niedźwiedzia jego Radomiak zremisował z Wisłą Puławy. Skończyło się remisem. Jedno, z czego można być zadowolonym, to tylko z tego, że drużyna nie przegrała kolejnego meczu. Natomiast z gry nie jestem zadowolony. Tabeli wciąż na czele Wisła Płock. W środku stawki trzy mazowieckie zespoły. Znicz Pruszków jest szósty, Radomiak siódmy, a Pogoń Siedlce plasuje się na dziewiątej pozycji. Czerwoną latarnią wciąż Świt Nowy Dwór Mazowiecki.